Witajcie w kolejnej odsłonie Gwiazd na wyciągnięcie ręki, część druga kamieni milowych radioastronomii. Proszę Państwa, oczywiście znajdujemy się w Instytucie Astronomii UMK, w Katedrze Radioastronomii w Piwnicach pod Toruniem. No to zaczynamy. Wydawałoby się, że patrząc na niebo, nasze oczy, ten zakres optyczny jest doskonały, bo widzimy wszystko wyraźnie, kolory wszechświata fotografowane na falach optycznych są przepiękne, ale okazuje się, że radiowo ten wszechświat wygląda zupełnie inaczej i równie pięknie, równie intrygująco i przede wszystkim daje nam obserwacja radiowa znacznie więcej informacji, rozszerza nasze postrzeganie. Na to wpadł już Jan Oort, który pomyślał, że gdyby można było wszechświat obserwować w zakresie radiowym, obserwować linie widmowe, to moglibyśmy badać różne procesy fizyczne, które zachodzą w odległych obłokach w materii międzygwiazdowej. I taki pomysł narodził się w jego głowie w 1940 roku. Przekazał ten pomysł dalej do Hendrika van der Halsta, który zaskoczył, zatrybił, można powiedzieć, kolokwialnie i w 1944 roku opublikował pracę, w której ogłosił, że jest coś takiego jak linia wodoru neutralnego. Wodór neutralny to tak naprawdę proton i elektron. Jeżeli elektron i proton mają takie same spiny, to mamy jeden stan, stanu podstawowego, struktury nadsubtelnej, a jeżeli mają przeciwne, to mamy drugi możliwy stan struktury nadsubtelnej i również cały ten wodór jest nadal w stanie neutralnym. I co, proszę Państwa? Przejście między jednym a drugim stanem to jest energia, która powoduje, że kiedy jest absorpcja lub emisja, emitowana lub absorbowana jest fala o długości 21 cm, czyli 1420 MHz. Słynne 1420 MHz. I to, proszę Państwa, był naprawdę przełom, jeżeli chodzi o badanie wszechświata, dlatego że astronomia optyczna, teleskopy optyczne, patrząc na obłoki materii, które nie były oświetlane przez gwiazdy, nie widziały tam niczego, natomiast radiowo okazuje się, że takie obłoki ciemne optycznie radiowo świeciły właśnie dzięki linii wodoru. Pojedyncze radioteleskopy są dobre, ale lepsze są sieci radioteleskopów, interferometry. W czasie II wojny światowej Anglicy wpadli na pomysł, jak stosować interferometrię do technik radarowych, aby wykrywać wrogie samoloty. Jednym z nich był Sir Martin Ryle, który razem z profesorem Smithem uruchomili w 1948 roku radioteleskop interferometryczny, składający się z dwóch elementów. Dzięki temu udało im się wyznaczyć pozycje wybranych radioźródeł z dużymi, największymi dokładnościami, jakie wówczas były osiągalne. Co się jednak okazało? Dokładnie w tym samym roku, w 1948, inny badacz na innym kontynencie, w Australii, również uruchomił interferometr, ale miał jeden element, a drugim elementem było morze. To był tak zwany interferometr klifowy. Bolton to taki astronom, który pracował i w Anglii, i w Australii. I okazało się, że jak wyemigrował do Australii, to skorzystał ze swoich doświadczeń angielskich, bo Anglicy podzielili się techniką interferometryczną ze swoimi koloniami. Australia była kolonią angielską, dominium. No i co? Udało się wykonać pomiary radiogalaktyk jeszcze z lepszymi parametrami, z takimi rozdzielczościami, które nie były dostępne nawet dla interferometrów, które były w Anglii używane. Taka ciekawostka. Bolton w czasie II wojny światowej w Anglii pracował właśnie nad radarami, potem przeniósł się do Australii i tam miał za zadanie obserwację aktywności słonecznej. Słońce jednak było wtedy mało aktywne i on wbrew rozkazowi przełożonych po prostu zaczął robić obserwacje interferometryczne na klifie i badał obiekty radioźródła, które są poza Układem Słonecznym. Więc dzięki jego nieposłuszeństwu udało się odkryć pozycję wielu obiektów, także czasami w nauce trzeba pójść swoją drogą. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejną odsłonę Gwiazd na wyciągnięcie ręki, gdzie możemy spodziewać się trzeciej odsłony kamieni milowych w radioastronomii. Do zobaczenia.